Zimowa wyprawa do ogrodu Eden, a potem aż do Kazachstanu, do Astany. Kłodzko, 10 stycznia 2017 rok. Jadąc w tych dniach, na południe od Wrocławia, w kierunku Kłodzka, natykamy się na przepiękny przełom Nysy Kłodzkiej, przez ośnieżone góry barckie. Dalej mijając Kłodzko widokową estakadą, dojeżdżamy do miejscowości Szalejów Górny. Skręcając w niej w lewo, z drogi numer 8, w kierunku na Polanicę, po stronie lewej, w odległości 30 metrów ukazuje się nam kompleks trzech walcowatych budynków normobarii doktora Jana Pokrywki. Jadąc dalej jeszcze około 200 metrów, po stronie lewej, oczom naszym ukazuje się masywny obiekt, kontener normobaryczny. Usytuowany na 6 betonowych bloczkach, około pół metra nad ziemią. Od strony południowej, w kontenerze znajdują się trzy okna i oszklone drzwi, do których wchodzi się po schodkach. Przez drzwi kontenera wchodzimy do przedsionka, gdzie możemy pozostawić wierzchnie okrycie. Znajdujemy tu monitor z wyświetlonymi parametrami atmosfery znajdującej się wewnątrz kontenera normobarycznego. Widzimy, że tlenu jest tu około 40%, a więc około 2 razy więcej niż tu w przedsionku, dwutlenku węgla, około procenta, co jest około 30 razy więcej niż na zewnątrz, oraz wodór, około 0,5%, czyli 10 tysięcy razy więcej. Ciśnienie baryczne około 500 hektopaskali więcej niż na zewnątrz, temperatura 22 stopnie, wilgotność około 50%. Z przedsionka przez masywne oszklone drzwi wchodzimy do niewielkiej śluzy z dwoma rozkładanymi krzesłami przytwierdzonymi do ściany. Gdy ciśnienie w śluzie stopniowo wzrasta, po uciśnięciu przycisku, kompresja, musimy co kilka sekund przedmuchiwać tak zwaną trąbkę Eustachiusza, czyli połączenie gardła z jamą bębenkową, gdyż w przeciwnym razie dramatycznie spada ostrość słyszenia. Po wyrównaniu ciśnienia z wnętrzem kontenera normobarycznego, drzwi śluzy otwierają się i wchodzimy do wnętrza. Na wprost widzimy drzwi do sypialni i dalej do łazienki. Całe wnętrze normobarii, mieszczące w sobie takie warunki atmosfery, jakie panowały w ogrodzie Eden, mieści się w 9-metrowej rurze o średnicy 3 metry. Po stronie prawej, przy wejściu widzimy generator wodorowej wody Redox, wody zdrowia i długowieczności, dalej fotele, stolik i ekran telewizyjny. Po lewej, aneks kuchenny, lodówka, barek. Okno składające się z trzech szyb. Przechodząc dalej przez drzwi do sypialni, widzimy po obu stronach dwa łóżka, wąska szafa, stolik. I na końcu łazienka z bidetem, umywalką i toaletą. Całość wyposażona jest w internet, telewizję i GSM. Parametry atmosfery utrzymuje czuwający nad całością komputer, odpowiednio uruchamiając bądź wyłączając urządzenia wykonawcze. Ten kontener normobaryczny niebawem odbędzie swoją daleką podróż na Światową Wystawę Expo 2017 do stolicy Kazachstanu, do Astany, gdyż w tym roku wystawa światowa odbywa się w tym pięknym i nowoczesnym mieście. W ten techniczny i elegancki sposób zostało wreszcie w praktyce zrealizowane marzenie ludzkości, by po długim czasie, jaki upłynął od zniszczenia, utracenia ogrodu Eden, ponownie powrócić do warunków egzystencji, które tam panowały na stałe, umożliwiając osiąganie prawdziwej długowieczności, tamtej z ogrodu Eden, a nie tej dzisiejszej, marnej, tylko nieznacznie przekraczającej 100 lat. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych. Doktor Pokrywka.